A teraz rozpoczynamy kolejny dzień naszej przygody ze szlakiem Greenvelo. Dziś jest 7 czerwca 2021 roku i wyruszamy z Augustowa do miejscowości Leszczewek. Czeka nas nieco ponad 76 km. I po drodze będziemy jechać przez Wigierski Park Narodowy. Także ruszamy, bo już jest 10. Zamykamy. Tak, zamykamy. Domek, który spaliśmy, w którym spaliśmy i wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że wszystko widzieliśmy, bo już nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Kluczyk zostawiamy. To lecimy. Pierwsza przeszkoda za nami. Teoretycznie mogliśmy wjechać tutaj, no ale chcieliśmy jechać Greenvelo. A tej przeszkody już nie mamy jak ominąć. Nasakwa mi prawie spadła. Adi ma poranny trening. Ale opłacało się rozpędzić. Dzisiaj poniedziałek, bo wczoraj tutaj było pełno ludzi. Zwłaszcza, że wczoraj, nie dość, że była niedziela, to jeszcze kończył się długi weekend. Tutaj jest plaża miejska w Augustowie. Tutaj wczoraj byliśmy na spacerku. Bardzo maleńka ta plaża. Miejsca do pływania też mało. Chyba bardziej dla dzieci. Żeby się uczyły pływać. Jak jest gdzieś w dół, to trzeba się spodziewać, że jest w górę. Teraz bez rozpędzenia ciężko. Muszę wprowadzić. Chyba dojechaliśmy tam, gdzie produkowana jest woda augustowianka. Nadal jesteśmy w Augustowie. Niedawno minęliśmy dworzec PKP. Turystycznej w Augustowie, w okolicy numeru 71 albo 78. I Adi mówi, że tutaj był też znak na R11. Oprócz tego, że jedziemy Greenvelo, to jedziemy R11. Mamy taki ładny asfalt, który niedługo się kończy, więc trzeba korzystać.
Zmiana nawierzchni. Piękny piasek. Można rozłożyć leżak i się opalać. Kilometrów mamy do płaskiej, 12 km do moru, a jakbyśmy zawrócili, to byśmy mieli 6 do Augustowa. Na prawo do Leśnictwa Płacka. Do miejscowości Płaska mamy 4 km jeszcze. Jedziemy nad jakąś rzeczką. Krótka przerwa w miejscowości Płaska na wymianę baterii. Jedziemy taką ładną ścieżką rowerową. Ruszamy dalej, tak? W stronę Mikoszówki. Wyjedziemy. ...25% podjazdu. Ła! Przez te kamyczki nie można wjechać. Jeszcze 50 km pokazuję, a mamy 30 za sobą. Także parę tych uproszczeń przez mapy czy miałem na szlaku, więc jadąc po Greenvelo dorobiliśmy 4 km do tego, co zakładałem na początku. Ach, jeszcze 50 km, a godzina jest
13.30 czy 14.30? 13.40. Do 13.30. I całe 7 km już do Mikaszówki będzie raczej takim asfaltem. No, tak. Tak czy tak. Ach, no to jedziemy. Walka z piaskiem. Ciekawe, jak daleko będzie ten piasek. Wow, Adi daje radę. Zarzuca na boki. To jest właśnie szlak rowerowy. Jakby ktoś miał wątpliwości. Fajna ta droga, taka niezbyt twarda. Spacerujemy sobie po Greenbelo. Szlak pieszo rowerowy. Ciągniesz rower. Plaża. Ciągniesz rower po piachu. Ej, chwilę nawet jadę. Tak. 31,5 km do celu, a za nami ile? Nie wiem. Aha, tutaj. 49 prawie. No. Prawie 50 za nami. Wyjdzie 8 dyszek. We'll be right back.
miłości tartaczysko. Czuć tutaj świeżym drewnem. Na ulicy często widać kawałki drewna. A tutaj mamy mor. Wygląda dużo lepiej niż poprzedniej. Są śmietniki. Wyrzucamy do śmietników. Chcesz świeca? Mamy 31 km do Suwałk i 6 do Wysokiego Mostu. Czysta rzeka, ta Czarna Hańcza. Hańcza mi się kojarzy z Bieszczadami. No co ty? Nie wiem czemu. A mi tylko z Suwałkami, bo jest taki klub Hańcza Suwałki. Przynajmniej w lekkiej atletyce taki jest. Nie wiem, może w innych sportach też. Jedziemy takim oto szuterkiem. Mniej lub bardziej równym. Równolegle do rzeki Hańcza, Czarna Hańcza. W miejscowości Mikołajewo i Adi na mnie czeka. Ma się blokę. Za nami dzisiaj 67 km. Przed nami jeszcze ileś naście. 14. Ile? 14. 14 przed nami. Czerwony folwark 2 km. Do Suwałk dzisiaj nie dojeżdżamy, ale do czerwonego folwarku raczej tak. No to zjechałem z Green Velo i jadę do 17-wiecznego klasztoru. Klasztor, o którym wspominam, jest to były klasztor kamedulski zwany Erem Wyspy Wigierskiej. Od XVII wieku zarządzali tym miejscem kameduli, którzy przyczynili się do rozwoju okolicy poprzez zakładanie wsi, folwarków i budowę dróg. W 1715 roku założyli nieopodal miasto Suwałki. Sam klasztor po III rozbiorze Polski został skonfiskowany przez pruskiego zaborcę i począwszy od XIX wieku zaczął podupadać. Podczas I wojny światowej ucierpiał w ostrzale artyleryjskim i jego odbudowa trwała do wybuchu II wojny światowej.
Dziś klasztor jest zarządzany przez Fundację Wigry Pro i jest udostępniony do zwiedzania. Można tam przenocować i smakować dania kuchni regionalnej. Nieopodal klasztoru znajduje się punkt widokowy na jezioro Wigry, do którego zmierzam. Wracamy na szlak Green Velo w stronę Suwałk. Leszczewo 2 km, Krzywe 5 km. A my wyjeżdżamy ze starego folwarka, czy tam folwarku. Ładne pofałdowane pole, jak na Mazurach. Aha. W miejscowości stary folwark był sklep spożywczy. Jest godzina 18.15, on był otwarty, więc jakby komuś brakowało prowiantu, może się zobaczyć. Leszczewek. Nasz cel dzisiejszy, osiągnięty prawie, że. Jeszcze jakiś kilometr, czy ile tam, do zakwaterowania.